Czerwona koszula, czerwony samochód, ale paliwo zielone, czyli prezentacja, jazda testowa i test spalania Crosslanda X z fabryczną instalacją gazową. Zapraszam na materiał. Zacznę od tego, że instalacja LPG w Oplu montowana jest w fabryce, a nie tak jak u pozostałych producentów w serwisie. Co się z tym wiąże, o tym za chwilę, ale jeszcze warto dodać, że takie rozwiązanie pozwala na wydłużenie gwarancji nawet do 5 lat. Z zewnątrz Crosslanda X z instalacją LPG nie wyróżnia od innych wersji samochodu praktycznie nic. Jedyną różnicą jest oznaczenie Ecotec na tylnej klapie bagażnika, którego nie znajdziemy w innych wersjach silnikowych. Poza tym Opel Crossland X w najczystszej postaci. Dopiero gdy zajrzymy pod klapkę, w sumie to klapę zakrywającą wlew paliwa, zobaczymy pierwszą istotną różnicę. Miejsce, do którego wkręcamy wlew gazu. Otrzymujemy go wraz z samochodem w gustownej torebce. Dopiero po wkręceniu możemy zatankować zielone paliwo. Dlaczego zielone? Podczas spalania LPG powstaje o 20% mniej związków węgla niż w przypadku spalania benzyny. Nie powstają związki siarki i ołowiu, a emisja azotu jest mocno ograniczona. Butle, w których się go przechowuje i transportuje, napełnia się zwykle do 80% objętości, aby uniknąć rozerwania butli przez rozszerzającą się przy zmianie temperatury ciecz. Jak już jesteśmy przy zbiorniku. W Crosslandzie X znajduje się on oczywiście w miejscu koła zapasowego. Co za tym idzie? Po pierwsze, z fabryki nie wyjedzie samochód posiadający jednocześnie instalację gazową i koło zapasowe. Dostaniemy zestaw naprawczy. Po drugie, znacząco zmniejsza się pojemność bagażnika, bo o około 120 litrów. Butla jest szersza niż opcjonalne koło zapasowe i zatankujemy do niej około 34 litrów gazu, co powinno starczyć na przejechanie około 350-400 km. Trzeba pamiętać, że po 10 latach butla traci homologację. Po tym okresie musimy wykonać badanie butli zezwalające na jej dalsze użytkowanie lub wymienić zbiornik na nowy. Jeśli chodzi o koszty, badanie to około 300 zł, wymiana jest około 2 razy droższa. W środku na pierwszy rzut oka tylko jedna rzecz zdradza, że mamy do czynienia z samochodem napędzanym propan-butanem. Przycisk, który możemy wyłączyć instalację gazową. Jest on umiejscowiony przy drążku zmiany biegów. W zależności na jakim paliwie jedziemy, to jego ilość będzie wyświetlana na tym samym wskaźniku, przed kierownicą. Poniżej komputer pokładowy, który również jest kompatybilny z LPG. Wskazuje on aktualne spalanie oraz zasięg na wybranym paliwie. Zajrzyjmy pod maskę, tutaj zmiany są bardziej widoczne. Widzimy cały osprzęt instalacji, oprócz tego w silniku zostały wzmocnione gniazda zaworowe. Poza konkursem warto jeszcze zwrócić uwagę na teleskop podnoszący maskę. W gamie Opla są tylko jeszcze w insignii. Co dziwne, nie ma w go większym i droższym modelu Grandlandzie X. Zaczynamy test spalania. Żeby nie przedłużać, trasa oczywiście w opisie filmu. Pokonamy z Patrycją dwa takie same kółka, porównamy nasze spalania, także jedziemy. No i jesteśmy po pierwszym kółku. Jak widzimy, dystans, który pokonałem, to 56 km, średnia prędkość to 39 km na godzinę, a średnie spalanie gazu to 8,2 litra. Zmiana kierowcy, teraz Patrycja. Licznik wyzerowany, czas na mnie. Jedziemy. Zanim przejdę do podsumowania, trasa, którą przebyłam, była mieszana z przewagą jazdy miejskiej. Dużo świateł, dużo zakrętów, właściwie taka codzienna trasa, jaką pokonujemy razem z Tomkiem do pracy. Przejechałam 55 km przy średniej prędkości 38 km na godzinę, a zużyłam dokładnie 8,6 litra na 100. Jeśli chodzi o jazdę, to wszystko zależy od tego, z jakiej perspektywy popatrzymy na samochód. Czuć, że silniki turbo, które znajdziemy w Crosslandzie, są dużo nowocześniejsze i dużo lepiej wyważone. Z drugiej strony, jeśli popatrzymy sobie na przyspieszenie, mam wrażenie, że samochód jeździ lepiej od Corsy z LPG silnikiem 90-konnym.
ale wydaje mi się, że w tym samochodzie klienci szukają nie osiągów, a oszczędności, które na pewno znajdą. Przyjrzyjmy się kosztom zakupu instalacji gazowej oraz jej eksploatacji w ciągu 5 lat. Zacznę od tego, że pomijam wszystkie koszty, które są jednakowe dla samochodu z instalacją gazową oraz bez, np. wymiany płynów eksploatacyjnych. Crossland X z instalacją LPG jest droższy o 5000 zł od benzynowego odpowiednika. Co roku musimy wykonać przegląd instalacji gazowej, zakładając, że nie robimy więcej niż 15000 km rocznie oraz przegląd na stacji diagnostycznej. Crossland X bez instalacji wymaga dwóch przeglądów rejestracyjnych po 3 latach oraz kolejnego po 2. Różnica wychodzi z pora, bo aż 6850 zł. Po jakim czasie możemy oczekiwać zwrotu tej inwestycji? Wszystko zależy od naszego przebiegu, ale zanim przejdę do wniosków, dwa słowa wyjaśnienia. Założyłem, że przejechanie 100 km na LPG wiąże się z dodatkowym litrem benzyny, który samochód spali podczas rozruchów. Oczywiście wartość ta będzie różna w zależności od pory roku i ilości rozruchów przy zimnym silniku. Koszty roczne to przeglądy rejestracyjne oraz przeglądy instalacji gazowej. Z prostych rachunków wynika, że po przejechaniu około 45 tysięcy km zwróci nam się koszt zakupu instalacji gazowej w Oplu Crosslandzie X. Co sądzicie o takim rozwiązaniu? Kupilibyście taki samochód? Dajcie znać w komentarzu. Zapraszam do subskrypcji kanału.